Witam, tu Aristeo. W tym odcinku chciałbym rozwiązać problem braku narzędzi. No ale zacznijmy oczywiście od targowiska. No, mógłbym sobie kupić trochę kilofów. Tylko czym ja zapłacę? Trzciną, no może być. Tak, wymiana. To też się na pewno przyda. Łopaty też się przydadzą. O, siekiery. Narzędzia ogrodowe. Kupimy wszystko. Odejdź. O. Okej. I jeszcze bym kupił te siekiery. Wymiana. Okej. No, jak widać, wszystko się blokowało. Żywność się kończy. Idziemy na ciastka. Okej. Tak. Tu jest coś. Tu też. Tu też. I tu. O, tu, tu. No, a ciacha. Na razie same. O, może to. O, jest. No. Piękne. I takie wyniki mi się podobają. Dobra, no to teraz zajrzyjmy tu. Potrzebuję trochę tych kolumn. I posągów. Zostawię. Tak, tu jest. Dobra, i teraz ustalmy priorytety. Figurki gliniane, no, ale ja chyba z gliną kiepsko stoję. No i oczywiście potrzebne są te. Co ja takiego? Znowu kilofy się skończymy, no nic, musimy się tu przejść. Trzeba to po prostu raz a dobrze rozwiązać. Tak. Mam wrażenie, że nie zupełnie te narzędzia znajduję, które bym chciał. Ale cóż. Aha. Tak. No właśnie. Tylko 15 kilof. Znaczy nie, 30, bo 15 z bonusa. Dobra, ale ja bym chciał glinę, a glinę możemy pozyskać tu i drewno, a drewno będzie potrzebne, jak widać, bo się zaczyna kończyć. O, o właśnie, glina, bardzo dobrze, jeszcze gliny trochę i tu, i drewno, i grzybki. Tak, i tu glina. O, i żaba. Tak. No, opał został rozwiązany. Glina też. Na jakiś czas starczy. No i idziemy po te figurki. Tak. Okej. No i... O, jest konik. No i... Bo nie widzę niczego. A jeszcze trzy rzeczy zostały do znalezienia. O, tu, no. Tu chyba coś jest. No, to jest taki jakby... Nie wiem, lama? Figurka. No, szukamy. Ostatnia rzecz. O, tu było. No, trochę znalazłem. Ale to oczywiście wszystko jest za mało. Tak, teraz ja bym się mógł przejść. O, papirus właśnie.
niezbędne. Okej. Okej. No idę jak burza. Tu jest deska. Aha. Papirus. O, super. Jeszcze jeden. No, generalnie to ja tutaj po to przyszedłem, nie? Że te łyżeczki to tylko są dodatkiem. Dobra, a ten papirus był tu potrzebny. No, no to już jest okej. Okay. Tylko tych korum za mało. A nie mogę, bo nie mam żarcia, no nie? To jest tak, na co mam ochotę? Chyba na ryby, nie? Nie mogę wciąż ciastkami żyć. Fajnie szuka. Okej. Okay. I tu. No i co? Ostatnia rybka to jest ta malutka, nie? A jeszcze nie? Jeszcze jedna. O, tu. Spoko. No i żywność, stoimy. Nieźle. Dobra, to teraz jeszcze trochę pozyskajmy tych rzeczy. Tak, to, to i jeszcze to. To i tu, i tu. Tu na pewno coś jest, i to nawet duże. Aha. O, tu się lubi ukrywać. Tak, jeszcze to. O, tak. I tu. No, trochę kolumn było. Posągów. Czy to coś załatwia? No ta! Wyrocznia, poziom trzeci. Spadaj. A ty? Aha, i zbieramy znowu. Szok. Jeszcze trudno powiedzieć, co było pierwsze. Ważniejsze dla mnie. Kończy się drewno. O! Tu pójdziemy drewno poszukać. Fajnie. O! A jest tutaj. Nawet mi się podoba. Okej. Okay. Tu. No. Co takiego przegapiłem? Muzyka nawet jest spoko, no nie jest to jakieś tam super, ale w tego typu grze, no muza nie powinna przykładowo przytłaczać gry, nie? Stanowi tylko taki miły dodatek, aby coś tu się dźwiękowo działo, nie? Każda grafika jest na pierwszym miejscu, a muza jest po prostu spoko. Go. Tak, znowu udało się troszkę przodu to popchnąć. Właśnie, może ty mi możesz coś sprzedać już. Ten pokarm służy do wabienia ryb. Świetnie. Niełatwo jest wymyśleć nowy kształt rzeźby. Ta mikstura zainspiruje rzeźbiarzy. Wchodzimy. O, i to nawet możemy płacić tym, czego mamy full. Tak. O, to bym też chyba chciał w to wejść. Taki biznes. Co mnie to będzie kosztować? No, spoko, wchodzimy. Go. No i ja myślę jeszcze tego bonus. A może to? Ten artefakt pomaga naszym naukowcom szybciej prowadzić badania nad nowymi technologiami i zmniejsza zużycie papieru. No i bardzo dobrze. Drogie? Jak nic, ale bierzemy. Okej, okay. I jeszcze myślę to kupić, żeby mieć bonus do wyżywienia. Ale widzę, że nasze podstawowe zapasy troszkę spadły. Może byłoby warto pomyśleć o odwiedzeniu tego miejsca. No, oliwki. Oliwa z oliwek to jest bardzo dobry pomysł. Musimy troszkę odbić od dna. Tylko, że uważam, że akurat te zakupy były jak najbardziej uzasadnione i one w takiej dalszej przyszłości mogą nam dać niezłego speeda, nie? Jednak bonusy tutaj to jest po prostu bardzo ważna, podstawowa rzecz.
i na pewno nie są nieudaną inwestycją. Okej. No. Co teraz? Co teraz, prawda? No, brakuje mi tych figureczek, a ten na razie nie chce. Dobra, idziemy w kolumnę i posągi. Zapas tego, bo to wciąż jeszcze jest mi potrzebne i to w bardzo dużych ilościach. Mało tego pozyskuję. No, kill offy. Zobaczmy. No, ale te mogę kupić. No, to bym mógł. Tylko znajdźmy lepszą walutę. Czy ja coś takiego w ogóle posiadam? O, biżuterium mógłbym płacić. Może będzie dobry przelicznik. No, 8 do 10. Aha, o, kupmy. Wymiana. Może być niezły biznes. Zaraz, muszę coś ogarnąć tutaj. Dobra, kupmy to. Zamknij, dobra. I teraz zajrzyjmy do naszego gościa. Przecież to może być niezły biznes. Ha, ale ja złoto zużywam, żeby pozyskiwać te rzeczy, a złota znowuż tak dużo nie mam. Musiałbym częściej odwiedzać miejsca, w których złoto można pozyskać. A ostatnio raczej nie bywam w takich miejscach zbyt często. I to może stanowić pewien problem. Oj, to tak papirus wygląda, ale nie. Nie w tej lokacji. W tej lokacji tylko pozyskujemy biżuterię. Nożyk też nie jest. A to? Też nie? Dziwne. Okej. No i nie mam pomysłów. No, ciekawa sprawa. Gdzie ty się ukrywasz, co? No, ostatni, jak zwykle. Jak sam nie błyśniesz, to chyba cię nie znajdę. Cię nie ma. Nie wisisz gdzieś na drzewie. A tu. No błyśnij. Tylko tak, żebym cię zauważył. A! Tu! Straszne. Klikałem w okolicach tego miejsca. No, pozyskałem trochę. No jak myślałem, złoto mi się skończyło, ale idziemy tu. I to będzie ostatnia lokacja przebadana w tym to oto właśnie odcinku. Mam nadzieję, że w następnym coś pobuduję nowego, a nie tylko będę pozyskiwał. O. No, jakieś pomysły? O! Tu było, no nie! Muszę być już bardzo zmęczony, skoro takie duże rzeczy przegapiam. O! O! Tu! Okej. Tak. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się.